Proszę. Toronto w języku Huronów oznacza miejsce spotkań. Tu krzyżowały się szlaki kulturowe i handlowe, a dziś podążymy szlakiem muzycznym. Naszym przewodnikiem będzie maestro Andrzej Rozbicki, znany i ceniony w Kanadzie dyrygent i pedagog. Założyciel Celebrity Symphony Orchestra, która gra od ponad 25 lat. Dzień dobry! Witam serdecznie również, to w takim razie... Po nowemu? Się po nowemu, tak jest. Jak zdrowie, bo to teraz takie podstawowe pytanie. No zdrowie póki co znakomicie i tak trzeba trzymać. A jak u pani? Dziękuję. Jest, bo było i niech tak zostanie. No to zapraszam na piękną muzyczną podróż po Toronto. Nie zawsze udaje się przenieść swoje pasje z rodzimego kraju na emigrację. A panu się to udało? No myślę, że tak. To cała pasja jest to, powiedzmy, moje hobby. Czyli praktycznie ja do pracy nie chodzę, bym powiedział, od tylu lat. Ja przyjechałem do Kanady, do Toronto w 1986 roku. Wiedziałem o tym, że dla muzyka jedyną szansą właściwie, żeby sobie tu dobrze prosperować, jest dostanie się do systemu edukacyjnego, czyli do szkoły. Złożyłem papiery, oczywiście uznano dyplomy moje i chciałem koniecznie się umówić na taką rozmowę. Bałem się trochę tego mojego angielskiego początkującego jeszcze. Wziąłem ze sobą te moje albumy, zdjęcia z różnych konkursów. Pojechałem do pana Barry Dimerta wtedy, położyłem mu to na biurku. I on tak mówi, słuchaj, ja nie mam żadnej pracy dla ciebie nawet, ale mnie tu kazano z tobą zrobić spotkanie, więc jestem. No, przewracał mnie te kartki, tak przewracał. I w końcu mówi, o, ty byłeś w Holandii, mówi, z polską orkiestrą. Wyście zajęli drugie miejsce. Ja cię pamiętam, mówi. Myśmy byli z kanadyjską, daleko, daleko z tyłu. Słuchaj, ja chcę cię mieć w naszym zespole. Czyli można powiedzieć, że doświadczenia z Polski zaprocentowały w Kanadzie. Bardzo. Koncertami doskonale promuje pan polską muzykę w Kanadzie. To właśnie dzięki panu kanadyjska publiczność miała okazję po raz pierwszy usłyszeć na żywo m.in. muzykę Wojciecha Kilara. Tak, zgadza się. Jestem, że tak powiem, natchniony, powiedział, jego muzyką. Myśmy tu grali wiele, wiele będzie utworów, ale nie tylko Kilara. Jest to największy kościół w Toronto na pewno. Prawie 1800 miejsc siedzących. Ja miałem przyjemność tutaj wystąpić z moją orkiestrą, kiedy robiliśmy premierę Jana Kantego Pawłuszkiewicza Nieszpory Ludzimierskie. Ten koncert dodał mi, że tak powiem, skrzydeł, jeśli mogę tak powiedzieć. Został szalenie, szalenie miło przyjęty. Za nami Royal Conservatory of Music, jedna z najbardziej prestiżowych szkół muzycznych na świecie. Pan również chętnie dzieli się swoją pasją i wiedzą muzyczną ze swoimi studentami. Jak przyjechałem tylko do Kanady, zacząłem pracować w szkole średniej, zacząłem prowadzić Music Department. W tej chwili mam chyba 5 czy 6 studentów, którzy aktualnie studiują, powiedzmy, na kierunkach muzycznych, UFT albo York University. Mam jednego studenta, zresztą z Chin, który jest na Berkeley. W ogóle to jest ciekawa sprawa, bo ja w związku z tym, że jestem Polakiem, jestem kojarzony od razu z Chopinem. Więc jak Chińczycy dojeżdżają, to od razu chcą wszyscy studiować Chopina u mnie. Kiedy pojechałam do Polski, poznałam polską kulturę, zrozumiałam, dlaczego Chopin tak komponował swoją muzykę. Dla mnie pan Rozbicki ma ten sam rodzaj muzycznych emocji, wypływających z głębi serca. Ja wiem, że pan pomógł wielu studentom z różnych stron świata zadomowić się w Kanadzie. Tak, rzeczywiście, bo ci studenci przyjeżdżają praktycznie codziennie do nas, do Kanady, do Toronto przyjeżdża około 200 tysięcy, prawda, emigrantów. Mam takiego chłopaka z Ekwadoru. Przyjechał, miał lat 14 bodajże. Zawsze mu się marzyło, żeby dostać, ale nie mówił po angielsku wtedy, ale żeby robić to, co ja, żeby i tak dalej. Tak. Dzisiaj chłopak skończył wydział muzyczny na York University, skończył w Ottawie Teacher College. Od miesiąca pracuje w średniej szkole, w międzyczasie się ożenił, już ma syna, dom pobudował, mając 25 lat, także uważam, że to jest duży sukces. Mam kontakt z nim też stały, nawet na weselu byłem.
Pan Rozbicki uwierzył we mnie. Uwierzył, że mam talent i zachęcał, abym kontynuował muzyczną edukację. Jest dla mnie inspiracją, a moim największym marzeniem jest w taki sam sposób inspirować swoich uczniów. Kiedy byłem w szkole średniej, miałem szczęście uczestniczyć w wyjazdach edukacyjnych do Polski i Europy Centralnej, organizowanych przez pana Rozbickiego. Zachwyciła mnie polska kultura, historia i kuchnia. To były niepowtarzalne doświadczenia, które zdecydowały o wyborze mojej kariery związanej z muzyką. Bardzo dziękujemy za zaproszenie nas do swojego ogrodu. Właściwie trudno uwierzyć, że wciąż jesteśmy w Toronto. Ja tutaj mam spore zajęcie w tym ogrodzie, bo ja tu mam i pomidory, i drzewka owocowe, i wiele, wiele krzaków. Mam tu ponad 20 drzew owocowych. Wszystko to, co w Polsce można mieć, mamy tutaj też. Nowy talent nam tutaj się objawia. Tak, no powiedzmy to. Bardzo lubię, bo to jest coś, co rośnie, co widać. Jak ja posadzę czosnek czy pomidory, to rośnie, to kwitnie, prawda? Trzeba im grać, śpiewać, prawda, żeby było jak najbardziej muzycznie, więc taki music garden. A co pan śpiewa pomidorom? A tego nie powiem, bo zdradzę moją tajemnicę. Wszyscy mówią, skąd ty masz takie duże pomidory? Ja mówię, no właśnie, trzeba im śpiewać, albo grać nawet.